Cześć, dzień dobry moi drodzy. Mam nadzieję, że wszystko działa. Wydaje mi się, że tak, mikrofon chyba tak. Jeżeli chodzi o obraz, też chyba jestem widoczny. Dajcie znać, czy wszystko jest w porządku, czy mnie słyszycie. I witam wszystkich, bo widzę, że się pojawiły komentarze. Hej, witam wszystkich, siema i tak dalej, więc wszystkim odpowiadam zbiorczo. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną dzisiaj miło czas. Że sobie porozmawiamy trochę o książkach popularnonaukowych. Przygotowałem dla Was kilkanaście tytułów, kilkanaście moich ulubionych tytułów. Nie są to wszystkie książki, które mam na półce. Wiecie, ja jestem takim trochę zbieraczem i często mam jakąś książkę. Często jest tak, że przeczytałem jeden rozdział z danej książki, książka została na półce, bo nie miałem czasu i na przykład potrzebowałem przeczytać inną. A często jest też tak, że po prostu dostaję daną książkę i wiem, że chcę do niej wrócić, ale to jest problem z czasem, więc wybrałem dla Was te książki, które przeczytałem i które są moimi ulubionymi, no i będę chciał Wam je polecić. Co tam piszecie w komentarzach, że wszystko jest ok? Ktoś pisze, że szum jest spory, mam komputer obok siebie, może on szumi, ale włączyłem odszumianie. Nie wiem, czy jestem w stanie w tym momencie coś z tym zrobić. Ktoś pisze, czy mam działalność gospodarczą i co myślę o nieudolnej pomocy przedsiębiorcom przez rząd. Zróbmy w ten sposób. Ja odpowiem pokrótce na to pytanie, ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co się dzieje w kraju, ponieważ chyba jest. Znaczy, nie chyba. Jest niedziela i fajnie byłoby sobie odpocząć od tego tematu. Cały czas wszystkie media o tym trąbią, więc zostawmy ten temat. Jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie, jestem również na etacie, jestem zatrudniony i szczerze mówiąc, mnie się to nie tyczy. Ja też nie miałem takich strat jak niektórzy inni przedsiębiorcy, więc trudno mi się jest na ten temat wypowiedzieć. A teraz przejdźmy sobie do książek popularnonaukowych i przede wszystkim na samym początku chciałbym opowiedzieć Wam o tym, po czym poznać dobrą książkę, po czym poznać książkę, która przyda nam się, która nie jest zmanipulowana, bo są też takie książki, i po czym poznać taką książkę, z której rzeczywiście jesteśmy w stanie wziąć coś dla siebie i która nie będzie nas wprowadzała w błąd. I dlatego przygotowałem dla Was dwa tytuły, żeby Wam pokazać. Znaczy, jednego nie mogę Wam pokazać, ale Wam o nim opowiem, a jeden Wam pokażę. Kiedyś dostałem od mojej żony, poszła do księgarni z jakimiś tam tania książka, coś takiego, i dostała książkę za 10 zł, która się nazywa Armagedon, scenariusze końca świata. I moja żona wie, że ja się interesuję tego typu rzeczami. Wiele miałem filmów takich futurystycznych, co by było, gdyby asteroida w nas uderzyła i tak dalej. No i kupiła mi tą książkę. I po czym ja poznaję, że ta książka to nie jest dobra książka. Otwórzcie sobie czasami, jeżeli jest taka możliwość, bibliografię danej książki. I zaraz Wam powiem, otworzę sobie tutaj i powiem Wam, ile stron jest bibliografii. Od 333 do 348. I mogłoby się wydawać, że to jest dużo, że to jest fajnie, bo na przykład niektóre artykuły na Wikipedii, jak mają tam powiedzmy 400 przypisów, to znaczy, że to są w miarę dobre artykuły. No tak, tylko że przypis przypisowi nierówny. I jeżeli ja tutaj czytam, że autor wziął pod uwagę artykuł z TVN Meteo albo z Interi, albo z jakiegoś bloga, który nie ma wiele wspólnego z nauką, i takich przypisów jest 15 stron, to znaczy, że to nie jest dobra książka. To znaczy, ja nie mówię, że ja nie mógłbym z niej skorzystać. Mógłbym z niej skorzystać, bo czasami w tego typu książkach można się odgapić, że tak brzydko się wyrażę, od autora sposobem przekazania jakiejś informacji. Jako popularyzator nauki, ja często chcę Wam w jak najprostszy sposób, jak najbardziej obrazowo wytłumaczyć dany aspekt. I w tej książce mógłbym coś takiego znaleźć, ale dobrej wiedzy tutaj raczej nie znajdę. A teraz druga książka, której niestety nie mogę Wam pokazać. A dlaczego nie mogę jej Wam pokazać? Otóż w książce tej jest taki zapis.
Przeczytam wam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reprodukcja lub odczyt jakichkolwiek fragmentów tej książki w środkach masowego przekazu wymaga pisemnej zgody wydawnictwa. Nie będę mówił nazwy wydawnictwa. No i sami rozumiecie, że jeżeli bym wam pokazał tą książkę, to mógłbym mieć problemy z wydawnictwem. I taki zapis jest dla mnie niezrozumiały, ponieważ mam tutaj mnóstwo książek różnych wydawnictw popularno-naukowych na czele z wydawnictwem PWN. I w PWN, w jednej książce, przeczytamy sobie, ja sobie ją wyciągnę. Książka wydawnictwa PWN. Przeczytamy coś takiego. Książka, którą nabyłeś... Przepraszam. Książka, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom trzecim, osobom bliskim lub osobiście znanym, ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. Czyli ja w tym teraz na tym live mógłbym otworzyć tą książkę na stronie 130 i przeczytać wam fragment, mówiąc, że cytuję tą książkę. A tamtej książki nie mógłbym wam zacytować. Dlaczego? No, coś jest nie tak. Dlaczego wydawnictwo nie chce, żeby ich książka była czytana? Tak jak teraz na przykład na tym live. No, dlatego, że może chcą coś przekazać w tej książce, coś, co nie powinien, coś, co ktoś mógłby zdemaskować na przykład. Co ciekawe, w tej książce, tamta książka, której nie mogę wam pokazać, ona jest z 2015 roku i ma źródła, ma dużo mniej źródeł niż ta, którą wam przed chwilą pokazywałem, ale źródła na przykład ma z 1960 roku, z 1970, z 1980. Oczywiście tam nowsze też są, ale bardzo dużo jest źródeł z lat 60., 70., 90. XX wieku. To jest dziwne, bo książka geograficzna powinna mieć jak najświeższe informacje. No, ja byłem przekonany, że kupuję książkę geograficzną, a okazało się, że to była książka, która w źródłach miała bardziej jej źródłami były bardziej pozycje historyczne, mityczne i filozoficzne, a nie geograficzne. I okazało się, że ta książka miała właśnie taki cel, żeby przekazać pewne kwestie, które były napisane pod tezę. Moim zdaniem, nie przeczytałem tamtej książki do końca, ale wiem, że nie była to dobra książka. I ona, wydaje mi się, że była pisana pod tezę kreacjonistyczną. I dlatego lekko manipulowała pewnymi faktami. Kupujesz książkę naukową, jesteś przekonany, że to jest książka naukowa, a okazuje się inaczej. Więc trzeba uważać. Ale ja dzisiaj wam polecę zupełnie inne książki. Książki naprawdę, które warto przeczytać, albo po które warto sięgnąć i które poszerzą waszą wiedzę. Dobrze, rzucę sobie okiem na komentarze. Witam Krzysztofa, a widzę, że się wszyscy ze mną witają, czyli na razie nie ma pytań. No to lecimy z książkami w takim razie. Pierwszą książką, dla mnie chyba najważniejszą książką, z której skorzystałem dziesiątki razy przy dziesiątce różnych filmów i wspominałem wam o tej książce wielokrotnie, to jest Historia Ewolucji. Historia Ewolucji, przepiękna książka, nie tylko pod względem tekstu, ale także pod względem wydania. Obrazki na każdej stronie, zdjęcia. Akurat mi się otworzyło na Diplocaul, taki płas spermu. Naprawdę, mając tą książkę, nie tylko się nauczymy wielu rzeczy odnośnie paleontologii, ale także biologii, geografii, bo to nie jest tylko książka, w której widzimy wymarłe zwierzęta, ale są także te, które żyją obecnie. Zresztą, żeby wam udowodnić, o, na przykład powstanie gryzoni, sewel górski, jest to zwierzę, które żyje i można je spotkać obecnie. Więc Historię Ewolucji wam serdecznie polecam, jeżeli lubicie tego typu zagadnienia, jeżeli interesuje was właśnie systematyka zwierząt, ale też bardzo ciekawe informacje odnośnie dinozaurów, a także zwierząt ery paleozoicznej, kenozoicznej, to ja wam tą książkę serdecznie polecam. Jest rewelacyjna.
Czy będzie zapis z tej transmisji? Tak, będzie zapis z tej transmisji. Tutaj było takie pytanie kolegi, czy mam jakąś książkę o pająkach. Książki o pająkach nie mam, ale tutaj też się znajdą pająki. Jedyna rzecz, której tutaj nie ma, to grzyby. I ostatnio właśnie miałem pewną zagwozdkę związaną z grzybami. Otwieram historię ewolucji, patrzę i ich tam nie ma. I musiałem szukać gdzie indziej. Ale nie licząc tego braku grzybów, oceniam tą książkę. No na 10, w skali od 0 do 10 uważam, że 10 jest świetna. Co tu jeszcze piszecie? Tak, czy będzie zapis? Tak, zapis na pewno będzie. Tutaj koledze odpowiedziałem odnośnie pajęczaków. Ktoś się pyta, czy to premiera, czy live? Nie, to jest live. Jesteśmy na żywo, możecie pytać i ja do was mówię. Na żywo. Premiera była w piątek i być może będzie w przyszłym tygodniu, ale o tym jeszcze porozmawiamy. Dobra, kolejna książka, bo się pytacie o, widzę, że tutaj są pytania o paleontologię, Mateuszu. No to jeżeli chodzi o paleontologię, no to oczywiście Era dinozaurów, od narodzin do upadku. Bardzo ciekawa książka, napisana w poprzednim roku i dużo jest tutaj o dinozaurach, od ich odkrywania, od tego w ogóle można sobie zadać pytanie, czym są, czym były dinozaury. Zresztą taki film nagrałem właśnie na podstawie tej książki, ale znajdziemy tutaj i o powstaniu, i o dominacji dinozaurów, i o tych największych izauropodach, które kroczyły po ziemi, ale też największych drapieżnikach. T-Rex ma tutaj swój cały jeden rozdział, ale jest też rozdział dotyczący latania dinozaurów, kiedy one się zbiły do lotu, no bo przecież ptaki to dinozaury. Zresztą właśnie z tej książki dzisiaj korzystałem a propos tego tematu. Więc jeżeli jesteście fanami dinozaurów, a tej książki nie macie, to koniecznie trzeba się w nią zaopatrzyć. Zresztą historia ewolucji, którą wam przed momentem podawałem, jest bardzo ciekawa, no bo tam są też te dinozaury wymienione. Pewnie ich jest nawet więcej niż tutaj, ale tutaj jest to tak bardziej ogólnie opisane. Tu się dowiecie więcej na temat życia dinozaurów, a w tamtej książce się więcej dowiecie na temat systematyki dinozaurów. O, widzę, że teraz się pojawiło troszeczkę więcej dłuższych komentarzy. Tu się ktoś pyta, czy znam godne polecenia książki, które opisują synapsydy bądź gady inne niż dinozaury. No myślę, że po historii ewolucji można sięgnąć. Dobrze, myślę, że na razie sobie pójdziemy dalej. Przejdźmy sobie do spraw kosmosu. Mam tutaj taką książkę od wydawnictwa PWN. Od pyłu do życia. I na podstawie tej książki też robiłem kilka filmów. I ostatnio nawet Skąd się wzięła woda na Ziemi, też sięgałem do tej książki. Bardzo dobra książka, która przez te wszystkie prawie 400 stron opisuje, jak powstał nasz Układ Słoneczny. Każda planeta, Słońce, każdy, może nie każdy księżyc, ale księżyc nasz, mają swoje rozdziały. Jest to bardzo dokładna i bardzo dobra książka. Zresztą ogólnie, jeżeli chodzi o książki wydawnictwa PWN, uważam, że są na najwyższym poziomie i polecam bardzo dużo. Mam też bardzo dużo ich na półkach, ale nie wszystkie nie byłem w stanie wziąć do tego live'a. Jeżeli chcecie się dowiedzieć właśnie, jak powstawał Układ Słoneczny, jak powstawały poszczególne planety, dlaczego mamy cztery planety skaliste, a potem cztery planety gazowe olbrzymy i lodowe olbrzymy, no to ta książka jest dla was. Polecam. I zostajemy w temacie kosmosu, ponieważ dalej mam książki wydawnictwa PWN. Mars w poszukiwaniu życia. To jest niedawny debiutant. U mnie na kanale był film o tym właśnie, czy na Marsie może być życie. Jest to tamten film był napisany na podstawie tej książki. Tutaj jest cała historia odkrywania Marsa, ale pod względem odkrywania życia. Autor sobie postawił na celu, żeby odpowiedzieć w każdym rozdziale,
jak poszukiwano tego życia na Marsie. A była to bardzo ciekawa, było to bardzo ciekawe odkrywanie na przestrzeni setek lat, chociażby te kanały, sławne kanały na Marsie, które tak naprawdę nie były kanałami, a ludzie wierzyli, że zbudowała je jakaś marsjańska cywilizacja. Więc jeżeli chcecie coś o kosmitach, to ta książka. Jeżeli chcecie coś o kosmitach w Układzie Słonecznym, to zdecydowanie ta książka. A jeżeli chcecie coś o kosmitach na innych planetach, w innych galaktykach, czy w innych układach gwiezdnych, to poczekajcie, bo będę jeszcze o tym mówił. W każdym razie, zostając z wydawnictwem PWN, Strony Nieba, interaktywna szkoła astronomii. Jeżeli chcielibyście się nauczyć obserwować gwiazdy, jeżeli byście się chcieli nauczyć wyszukiwać planety na niebie i ogólnie, żeby mieć większy ogląd na to, jak zbudowana jest Ziemia w Układzie Słonecznym, to ta książka jest rewelacyjna. Ja na przykład na podstawie tej książki nagrałem film o migotaniu gwiazd. Dlaczego gwiazdy migocą, a planety nie? To wszystko jest wytłumaczone w tej książce. Są tutaj też mapy nieba. Ona jest skonstruowana trochę jak podręcznik, ale taki podręcznik, który nie ma na celu odklepać regułki i pójść dalej do następnego tematu, tylko w taki sposób, że chce zainteresować czytacza, zadaje mu pytania. Są różnego rodzaju tutaj zadania w tej książce, więc ja ją jak najbardziej polecam. Zresztą ostatnio też robiłem taki projekt, o którym na razie nie będę Wam mówił, ale robiłem właśnie o obserwacji gwiazd i wykorzystywałem dokładnie tą tabelkę. To jest tabelka kilka najważniejszych gwiazdozbiorów nieba północnego. Interaktywna szkoła astronomii. Jeżeli interesuje Was obserwacja kosmosu, pozycja obowiązkowa. I teraz sobie przejdźmy do książki, która na podstawie której zrobiłem jeden ważny film u mnie. Film dotyczący filmu. Otóż Kip Thorne, czyli noblista, który napisał książkę Interstellar i nauka. I mogłoby się wydawać, że książka o filmie science fiction to nie jest książka popularno-naukowa, ale Kip Thorne jest poważanym naukowcem, profesorem, i ma olbrzymią wiedzę na temat tuneli czasoprzestrzennych, powstania wszechświata i tak dalej, i tak dalej. I on tutaj w tej książce tłumaczy wszystkie aspekty, które były właśnie w filmie Interstellar poruszone i tłumaczy to w taki sposób, że ja wtedy, czytając tą książkę, czytałem ją ze 4 lata temu, jeszcze nie miałem takiej wiedzy na temat wszechświata i zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Ja bardzo dużo się dzięki tej książce nauczyłem. Więc nawet jeżeli nie lubicie Interstellar, filmu Interstellar, ale chcecie się dowiedzieć czegoś o podróżach międzygwiezdnych, o czarnych dziurach, to warto sięgnąć po tę książkę. Dobrze. Zaraz sobie przejdziemy. A w ogóle nikt się mnie nie zapytał, co teraz czytam. Ciekaw jestem. Czy tutaj były jakieś pytania na ten temat? Czy w moich zbiorach jest coś ciekawego o fizyce? No właśnie chociażby ten Interstellar i nauka, ale będę jeszcze o tym mówił. Mam kilka ciekawych książek o fizyce. Nie wiem, czy wszystkie mam tu ze sobą, chyba nie. Nie wszystkie przeczytałem w całości. Jak myślisz, ile jeszcze będzie trwać epidemia w Polsce? Nie mam pojęcia i dzisiaj się tym nie zajmujemy. Dzisiaj my robimy sobie relaks i detoks od tych spraw. Chyba sobie sprawę historii ewolucji. Zdecydowanie polecam. Historia ewolucji jest rewelacyjna. Ktoś się pyta o archeologię. Szczerze mówiąc, nie jestem takim pasjonatem archeologii jak paleontologii. Zdecydowanie bardziej paleontologia mnie kręci. Czy wasze rodziny siedzą w domu? Tak, moja zdecydowanie siedzi. Chyba nowy nabytek mój to będzie książka Mars. Tak jak mówię, no bardzo fajna książka o tym, jak poszukiwano życia na Marsie. Warto ją przeczytać.
Dobrze, widzę, że no, tutaj się ktoś pyta, co polecam o paleontologii. Wydaje mi się, że nie jesteś od samego początku. Wróć się na sam początek zapisu, jak już później będzie dostępny, to tam mówiłem właśnie o historii ewolucji i o erze dinozaurów. Ktoś się pyta, a może coś o kłótni między nauką a religią? Szczerze mówiąc, projekt dotyczący kreacjonizmu siedzi mi w głowie już od 2 lat. Chyba tak. I przez długi czas nie mogłem się za to zabrać, ponieważ chciałem sobie porozmawiać z kilkoma mądrymi osobami na ten temat. I porozmawiałem, udało mi się pogadać, ale jakoś teraz się nie mogę za to zabrać, bo to jest projekt nie na jeden film, a na trochę więcej. I ogólnie mam kilka takich projektów, które chciałbym zrobić. Powiedzmy serię filmów, 5 filmów pod rząd i nie mogę się za to zabrać. Mam nadzieję, że w tym roku się uda. Zresztą takie miałem postanowienie, żeby troszkę poobalać różnych rzeczy związanych z pseudonauką, więc mam nadzieję, że do kreacjonizmu wrócę, ale jeżeli zaczniemy w ogóle taką serię związaną właśnie z pseudonauką, to pewnie zaczniemy ją od spisku księżycowego, bo do tego się też przymierzam od dłuższego czasu. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, przejdźmy sobie do... Aha! Nikt się mnie dalej nie zapytał, co teraz czytam. A teraz powiem wam taką przerwę, jeżeli chodzi o książki popularno-naukowe, ponieważ od bardzo długiego czasu nie miałem chwili, żeby się zabrać za jakąś powieść, a bardzo lubię powieści. I w styczniu, jak zacząłem, no to się wciągnąłem i teraz czytam Wiedźmina. Oczywiście nie jest to książka popularno-naukowa, ale muszę niestety sobie zrobić taki detoks od tych wszystkich książek popularno-naukowych, bo to też jest potrzebne. Więc w tym momencie Wiedźmin, a do książek popularno-naukowych pewnie wrócę. To znaczy ja do nich wracam w momencie, kiedy potrzebuję jakichś danych do filmów, no ale to są książki, które znam. Nowych na razie nie czytałem, no bo chcę skończyć sagę o Wiedźminie. Okej, przejdźmy sobie do... O, tutaj mamy taką większą stertę książek. Jest to sterta książek wydawnictwa Pruszyński i Ska. Mam tych książek dużo. I to jest chyba najważniejsza z tych książek. Historia Ziemi. Od gwiezdnego pyłu do żyjącej planety. Szczerze mówiąc, jak ją kupowałem, to myślałem, że to będzie coś w stylu tej historii ewolucji, którą wam na początku pokazywałem. Jest to zupełnie co innego. Jeżeli chcecie poczytać o dinozaurach i innych wymarłych zwierzętach, to tutaj tego nie znajdziecie. To jest książka o w zasadzie pierwszych 4 miliardach lat. To znaczy jest jeden rozdział dotyczący biosfery, ale to jest o prekambrze. I to ma 300 stron. 300 stron ma ta książka, a naprawdę jest fascynująca, jeżeli chodzi o te zagadnienia prekambru. Jest tutaj wszystko, co powinniśmy wiedzieć, wszystko, o czym wam robiłem filmy. Hadeik, Proterozoik, Ziemia Śnieżka. Zresztą nawet rozdziały są w ten sposób ponazywane. Oczywiście Narodziny, pierwszy rozdział, Wielkie Bombardowanie, a potem Czarna Ziemia, Błękitna Ziemia, Szara Ziemia. To wszystko się odnosi do tego, jak Ziemia wyglądała w danych okresach. Czarna Ziemia to oczywiście bazaltowa skorupa, niebieska to oczywiście pierwsze oceany, szara Ziemia, pierwsza skorupa granitowa, potem jest czerwona Ziemia, czyli ten okres, kiedy powstał tlen i kiedy się utleniały różne związki żelaza na kontynentach i przez to miały czerwony odcień. Wyglądały podobnie jak Mars. Jest też rozdział Biała Ziemia i to jest właśnie o Ziemi Śnieżce. Tą książkę wam polecam, jeżeli lubicie prekambr. Bardzo fajna. Dobrze. Kolejna książka wydawnictwa Pruszyński i Ska. Uważam, że to jest też jedna z najlepszych książek, jakie mam na półce. Gdy życie prawie wymarło, tajemnica największego masowego wymierania w dziejach Ziemi. To jest o wymieraniu permskim, ale nie tylko. To znaczy, pierwsza część książki jest ogólnie o tym, jak odkrywano i nazywano różne okresy w dziejach Ziemi. Jak ustanowiono perm, jak ustanowiono kredę i tak dalej, i tak dalej. Może to jest troszeczkę mniej fascynująca część tej książki, ale jeżeli chodzi o wymierania, rewelacja. Oczywiście to, że to jest książka o wielkim wymieraniu permskim,
to nie oznacza, że nie znajdziemy tutaj mnóstwa informacji na temat wymierania ordowickiego, dewońskiego, triasowego, a także kredowego. Jest też o szóstym wielkim wymieraniu, które trwa powiedzmy od niedawna, więc warto, warto. I to jest stosunkowo nowa książka, ona jest chyba z 2017 roku, tak, 2017 rok, więc aktualne informacje. Polecam po raz któryś, mówię już to słowo dzisiaj, no ale taki mamy live, że będzie dużo polecania, bo w końcu są to moje ulubione książki, najfajniejsze tytuły, jakie udało mi się zebrać. Okej. Okay. Kolejna książka Pruszyńskiejska, Ciemna materia i dinozaury. Książka, na podstawie której powstał u mnie Weekend o kosmosie, Weekend Zagrożenie z kosmosu. Książka Lisy Randall, dotycząca nawet nie dinozaurów tak bardzo. Tutaj jest niewiele o dinozaurach, ale jest bardzo dużo o asteroidach, o uderzeniach różnych ciał w Ziemię, o cyklu zagłady, tak zwanym cyklu zagłady. Jest to tutaj bardzo fajnie wytłumaczone i też warto po nią sięgnąć, jeżeli interesują Was takie trochę abstrakcyjne tematy dotyczące właśnie ciemnej materii i jak ona może wpływać na życie na Ziemi. Więc też myślę, że można po nią sięgnąć, jeżeli coś takiego Was interesuje. Mówiłem Wam na początku, jak mówiliśmy o Marsie, że będą książki dotyczące poszukiwania życia na innych planetach, w innych układach gwiezdnych, w innych galaktykach. I mam tutaj coś takiego jak Kompleks Kopernika, Kosmiczny sens naszego istnienia we wszechświecie planet i prawdopodobieństw oraz Milczenie gwiazd, poszukiwania pozaziemskiej inteligencji. I na podstawie tych książek też powstało dużo filmów. Na podstawie tej książki powstał chyba najważniejszy film na moim kanale, to znaczy film, który mi najwięcej dał, czyli Hipoteza Rzadkiej Ziemi. Hipoteza Rzadkiej Ziemi to jest odpowiedź na paradoks Fermiego, jedna z odpowiedzi, i wtedy ten film mi bardzo, bardzo dużo dał. Ten film, można powiedzieć, trochę zmienił moje życie, jeżeli chodzi o kanał. Więc jeżeli Wam się podobał tamten film, a on ma bardzo dużo wyświetleń i on się ogólnie przyjął bardzo fajnie, to ta książka jest dla Was, a ta książka też jest uzupełnieniem i na podstawie tej książki powstała kontynuacja tamtego filmu, czyli co by było, gdyby kosmici się z nami skontaktowali, a także tutaj jest taki bardzo fajny rozdział na temat biosfery cieni, tak tajemnicza nazwa, ale ja mam taki film na kanale dotyczący właśnie biosfery cieni, więc jeśli Was interesują tego typu tematy, te dwie książki. Rzućmy sobie okiem w komentarze. Widzę, że coś się pojawiło o Wiedźminie. Ktoś coś pisał o Wiedźminie, że... Ktoś się pyta, czy miał być live o Układzie Słonecznym. Tak, miał być live o Układzie Słonecznym w przyszłym tygodniu, w tym nadchodzącym. Aczkolwiek robię dla Was coś większego, o czym Was najprawdopodobniej poinformuję jutro. I ten live chyba sobie będziemy musieli przełożyć, bo po prostu nie jestem w stanie się przygotować i do live'a, i zrobić większego projektu. Bardzo Was przepraszam, ale naprawdę przygotowania takich popularno-naukowych materiałów i live'ów, i filmów wymagają bardzo dużej ilości czasu, a doba ma tylko 24 godziny, więc ten live na pewno będzie, tylko nie wiem dokładnie kiedy. Ale live o książkach, który teraz robimy, też miał być. Co tam dalej? Kompleks Kopernika też mówi o biosferze cieni. Być może, ja szczerze mówiąc, Kompleks Kopernika czytałem 3-4 lata temu, dlatego mogę już nie pamiętać, aczkolwiek czasami mi się zdarza wrócić do tych książek, no bo wiem, co jest w której i wykorzystuję je, tworząc nowe materiały. Okej, idziemy dalej. Tą książkę dostałem jako prezent od jednego z widzów, Fabryka Planet, Planety pozasłoneczne i poszukiwanie drugiej Ziemi.
I możecie pamiętać, rok temu wydałem taki film o samotnych planetach, o samotnikach przemierzających galaktykę. I właśnie to było na podstawie tej książki, aczkolwiek ta książka ma dużo większy potencjał, bo jest to chyba najlepsza książka dotycząca planet pozasłonecznych. Zresztą tutaj Aleksander Wolszczan, czyli nasz polski astronom, odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych, on ją nie redagował, tylko pisał tutaj chyba wstęp, o ile dobrze pamiętam. Ale w każdym razie on ją polecał, więc jeżeli jesteście zainteresowani tego typu tematami, to Fabryka Planet, bardzo, bardzo dobra książka. Ja sam się zastanawiam, czy do niej nie wrócić, bo jeżeli chodzi o planety pozasłoneczne, to w zasadzie u mnie na kanale, nie licząc planet swobodnych, nie było niczego. I wypadałoby może coś nagrać. Dajcie znać, czy Was interesują tego typu tematy. Jeszcze a propos Fabryki Planet, jest to doskonałe uzupełnienie do tej książki Od pyłu do życia, o której mówiłem przed momentem, bo te książki traktują o tym samym, o tym, jak powstają planety. Tylko że Od pyłu do życia mówi o powstawaniu naszego Układu Słonecznego, a ta książka mówi o ogólnym powstawaniu planet. Ale przecież to jest ta sama nauka. To są ci sami naukowcy, którzy badają te aspekty, więc warto sobie uzupełnić Fabryką Planet, jeżeli Was interesuje Od pyłu do życia. Dobra, i na koniec, jeżeli chodzi o książki Pruszyńskiej z K, zostały mi książki Michio Kaku. Profesor, wspaniały futurysta, który no, napisał mnóstwo książek popularno-naukowych dotyczących futurologii. Moją ulubioną zdecydowanie jest Fizyka rzeczy niemożliwych. Moim zdaniem jest taka najbardziej lekka z nich. To znaczy nie licząc przyszłości ludzkości, bo to jest nowa książka, w miarę nowa, ona chyba wyszła pół roku temu, czy rok temu, coś takiego. Ale długo na półce miałem Fizykę przyszłości, Fizykę rzeczy niemożliwych i dużo lepiej mi się ją czytało niż Fizykę przyszłości. Dlaczego? Ta Fizyka rzeczy niemożliwych opowiada o takich bardziej abstrakcyjnych, bardziej nowoczesnych pomysłach. One są podzielone na niemożliwości typu pierwszego, niemożliwości typu drugiego i niemożliwości typu trzeciego. Oczywiście pierwszego są niby najbardziej możliwe z naszego punktu widzenia, aczkolwiek i tak są niemożliwe. Ale ją mi się dużo lepiej czytało właśnie niż tą książkę. Ta Fizyka przyszłości mówiła o takiej najbliższej przyszłości. Tutaj są podrozdziały dotyczące na przykład najbliższego dziesięciolecia, podrozdziały dotyczące lat pomiędzy 2030 a 2070 i podrozdziały dotyczące roku mniej więcej 2100. I ona mi troszkę mniej przypadła do gustu, ale też jest dobra. A na podstawie tej książki powstał też jeden z ważniejszych filmów u mnie na kanale, Prawo Skali. Na pewno pamiętacie, czy King Kong mógłby istnieć, czy Godzilla mogłaby istnieć. Na podstawie tej książki. Więc w książki Michio Kaku, te trzy futurystyczne, bardzo polecam. Ta przyszłość ludzkości też jest dobra, aczkolwiek rok temu wyszła, teraz mi się przypomniało. Aczkolwiek ona jest taka dotycząca właśnie tego, jak może wyglądać w przyszłości ludzkość, no tak jak w tytule. Tutaj jest bardziej o tej fizyce, o tym, co my będziemy mogli zrobić za pomocą różnego rodzaju technologii, a tutaj bardziej jest o odkrywaniu kosmosu, bardziej o medycynie przyszłości i tak dalej. Ale na przykład, jeżeli pamiętacie mój film o kosmicznym górnictwie, to jest właśnie ta książka, na podstawie tej książki. Jeżeli chodzi o ostatnią książkę Michio Kaku, Wszechświaty równoległe, w trochę innej konwencji, bardziej o fizyce. Tutaj się ktoś pytał o fizykę, to tutaj znajdziemy odpowiedzi dotyczące powstania Wszechświata, przyszłości kosmosu, przyszłości Wszechświata, tuneli międzyplanetarnych, czarnych dziur i tak dalej, i tak dalej. Coś podobnego do tej książki Kipa Thorna, którą Wam pokazywałem, aczkolwiek książka Kipa Thorna mi bardziej przypadła do gustu.
Ale jeżeli chodzi o profesora Kaku, to jest cała moja kolekcja jego książek, to uważam, że bardzo, bardzo przyjemne, bardzo fajne i można się dużo dowiedzieć. Znów sobie rzućmy okiem w komentarze i zostawimy sobie cztery ostatnie książki. Zaraz sobie je omówimy. Możesz polecić jakieś książki o futurologii, biotechnologii lub coś o genetyce. No, jeżeli chodzi o futurologię, to zdecydowanie Michio Kaku. Moim zdaniem rządzi. Znowu mówicie o wirusie. Oj, odpocznijmy sobie od tego. Idziemy dalej. Słuchajcie, jakiś czas temu miałem okazję spotkać się z popularyzatorami nauki z portalu Crazy Nauka, z Piotrem i Olą Stanisławskimi. Oni niedawno napisali taką książkę i nie to, że ja ich reklamuję, bo ta książka mi się po prostu podobała i ja do niej sięgam. Ona mi jest potrzebna. Gdyby mi nie była potrzebna, to bym o niej w tym momencie nie mówił. Fakt, nie mit. Ja sam miałem taki pomysł na napisanie takiej książki, aczkolwiek nie wszystkie z tych tematów, które tu się znalazły, nie wszystkie z tych tematów dotyczących mitów naukowych są mi bliskie. Ja się zajmuję głównie naukami o Ziemi, więc głównie właśnie tego typu nauki mógłbym obalać. A oni się zajęli na przykład homeopatią, szczepionkami, globalnym ociepleniem, chemtrails, GMO. Czy kuchenki mikrofalowe szkodzą zdrowiu, czy Wi-Fi jest groźne dla ludzi. I powiem Wam szczerze, ta książka jest bardzo luźnie napisana i warto po nią sięgnąć, żeby się dowiedzieć o tym, jak nie zostać zmanipulowanym. Jej przeczytanie trwa 1-2 dni, więc naprawdę fajnie się czyta, a jest to przydatna wiedza na co dzień. Więc polecam tą książkę moich kolegów popularyzatorów nauki. Jeżeli chodzi o walkę z pseudonauką, to tutaj niedawny mój zakup, ale już od dawna chciałem tę książkę mieć. Nauka o klimacie. Rewelacyjna książka. To nie jest książka, którą całą przeczytałem, ale do wielu rozdziałów już zaglądnąłem, przygotowując dla Was filmy, ponieważ tutaj jest wszystko dokładnie opisane. Od różnych zjawisk pogodowych, jak powstają, po właśnie mity klimatyczne. I warto tą książkę mieć na półce, warto ją przeczytać, warto wiedzieć, jak działa klimat. I że to my, ludzie, jesteśmy odpowiedzialni za te zmiany klimatu. Jak wiadomo, mnóstwo jest sceptyków klimatycznych i nie opierają się oni na faktach. A ta książka jest tak skonstruowana, że nawet jeżeli jesteście nieprzekonani w temacie, że to człowiek jest odpowiedzialny za globalne ocieplenie, bo możecie być. Co innego jest być nieprzekonanym, a co innego by zaparcie twierdzić, że człowiek nie jest odpowiedzialny, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć o tym więcej i macie jakieś wątpliwości, to znajdziecie odpowiedzi właśnie w tej książce. Książka, która jeżeli interesuje Was antropologia, to powinniście po nią sięgnąć. Człowiek, biografia. Ja korzystałem z tej książki, tworząc filmy i o Neandertalczyku, i tworząc taki głośny film u mnie na kanale, czym różnimy się od małpy. I tutaj jest naprawdę bardzo skrupulatnie, bardzo naukowo, ale prostym językiem napisane właśnie o człowieku, o jego pochodzeniu, o tym, czym się właśnie różnimy od innych gatunków homo i od innych przedstawicieli. Od innych małp, że tak się wyrażę. Książkę się dobrze czyta i można się wiele, wiele ciekawego dowiedzieć. Ja do niej na pewno wrócę, ponieważ chciałbym wrócić do tematu antropologii, zrobić dla Was filmy chociażby o Australopiteku czy o Homo erectus, Homo habilis. Takie filmy powinny się pojawić na kanale
I na pewno wykorzystam tą książkę właśnie tworząc te filmy. I słuchajcie, ostatnią książkę sobie zostawiłem. Widzę, że szybko w miarę przeszliśmy przez te książki. Jest to książka, która była moim takim marzeniem tego, co chcę zrobić na drugim kanale. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ja miałem drugi kanał na początku się nazywał Fizyka Sportu, a nazywał się dlatego, że miałem książkę Fizyka Sportu. Bardzo mnie zainteresowała ta książka, właśnie pod względem fizycznym omawiała różnego rodzaju sporty. To nie była jedyna książka, na podstawie której tworzyłem tamten kanał. Tworzyłem go też na podstawie książki pod tytułem Fizjologia sportu, a także innych drobniejszych książek, różnych poradników dotyczących konkretnych już sportów. Ale to było takie moje marzenie i być może tutaj na kanale uda mi się wrócić czasami do takich tematów bardziej sportowych i związanych ze sportem. Taki film jeden był, dotyczący wysokości nad poziomem morza i jak to wpływa właśnie na sportowców. Ale jeżeli interesuje Was sport od takiego naukowego punktu widzenia, to ta książka jest świetna. Ona jest świetna i bardzo fajnie tłumaczy wiele rzeczy. I ja lubię do niej wracać, mimo że może nie jest związana z tym, co z tym, czym się zajmuję na kanale, to jest to książka popularna naukowa i dlatego Wam ją tutaj polecam. I to by było na tyle z tego, co przygotowałem dla Was na tym live'ie. Tak jak mówiłem, na mojej półce jest jeszcze, myślę, że co najmniej drugie tyle, aczkolwiek myślę, że nawet trzy razy więcej książek. Nie tylko, że nie wszystkie przeczytałem, niektóre czekają na swoją kolej. Nie wszystkie mi się tak bardzo podobały, że uważam, że trzeba je polecać. Niektóre są bardzo dobrymi książkami, ale na przykład wykorzystałem z nich tylko jeden rozdział albo dwa rozdziały. Niektóre to nie są moje klimaty, bo ja się zajmuję głównie naukami o Ziemi i nauki o Ziemi najbardziej mnie interesują i też takie książki mnie najbardziej interesują. Ale tych książek jest u mnie dużo, dużo więcej. Te, o których powiedziałem, to są moje najbardziej ukochane książki, że tak się wyrażę i często do nich wracam. A teraz jeszcze mam dla Was chwilę. Zobaczmy, co tutaj pisaliście. Czy czytałeś coś Alberta Einsteina? Nie czytałem, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy jak Albert Einstein pisał swoje książki. Ja lubię takie książki napisane w sposób, który po prostu jest prosty do odbioru. I wydaje mi się, że Albert Einstein, pisząc kiedyś te książki, niekoniecznie pisał je w ten sposób, że zwykły, przeciętny, szary zjadacz chleba byłby w stanie to zrozumieć. I nie chodzi o to, że ja bym tego nie był w stanie zrozumieć, tylko ja po prostu lubię działać na wyobraźnię i waszą, i swoją. I w ten sposób lubię się uczyć i was uczyć. Więc dla mnie im książka jest bardziej przepełniona różnego rodzaju obrazami, w sensie metaforycznym oczywiście. Im więcej jest eksperymentów myślowych, tym lepiej. I wydaje mi się, że jest dużo kosmologów, którzy są rewelacyjni w tłumaczeniu właśnie tego typu zagadnień, chociażby wspomniany już Kip Thorne czy Michio Kaku. Co tam dalej piszecie? Czy paleontologia potrafi odpowiedzieć, kiedy pojawiły się wirusy? To znaczy, nie mamy żadnych skamieniałości wirusów. Coś takiego chyba nie mogłoby się zachować. No, możemy tylko domniemywać, kiedy one powstały. Ale podejrzewam, że to były prekampr kilka miliardów lat temu. Zresztą w tym filmie o wirusie, co wydałem tydzień temu, wspominałem o trzech hipotezach powstania wirusa, więc można do tego wrócić. Czy zrobię spis wszystkich książek? Mogę zrobić spis tych książek, które tutaj ze sobą wziąłem. To Wam wrzucę w komentarz albo w opis filmu, dobra? Bo ten film się pojawi, to może w opisie byłoby najlepiej. Zrobię spis książek, o których tutaj mówiłem.
czy jest w tej książce coś o epoce brązu, to podejrzewam, że się pytasz o tą książkę Człowiek, biografia. Wydaje mi się, że tego tematu nie ma, bo to jest bardziej odległy czas, że tak się wyrażę. Czy będzie gdzieś lista tych książek? Tak jak mówię, mogę zrobić listę. Czy może nagram coś o Sentinelczykach? To są ci, co żyją na wyspie i nikomu nie pozwalają się do tej wyspy zbliżyć. Tak mi się wydaje. Tak, o, chyba to masz na myśli. Nie wiem, być może, aczkolwiek wiem, że już się pojawiło trochę filmów na ten temat na YouTubie. Nie wiem, czy... A może wrócę kiedyś. Zobaczymy. Może w jakimś innym filmie, takim, którym nie będzie konkretnie o tym, tylko że o jeszcze innych rzeczach. Jest jakaś książka a propos astronomii? No, mówiłem tutaj. Była ta nauka astronomii... Zaraz. Kto to się pytał? O astronomię? Ja nie widzę teraz tego komentarza. W stronę nieba. Interaktywna szkoła astronomii. Polecałem tą książkę i polecam jeszcze raz. Bardzo, bardzo dobra. Jeżeli chodzi o naukę wyszukiwania różnych rzeczy na niebie. Dobrze, co dalej? Cześć, miło Cię słyszeć na live'ie. Jaki interesujący film popularno-naukowy lub dokument polecasz na dzisiejszy wieczór? Powiem szczerze, że ja mało oglądam filmów dokumentalnych czy popularno-naukowych. To znaczy, mam kilka kanałów na YouTubie, które śledzę. To też dlatego, że sam tworzę treści popularno-naukowe, więc muszę wiedzieć, co się dzieje, prawda? Co w trawie piszczy i z czym wychodzi konkurencja. No, tutaj żartuję oczywiście, ale trudno mi jest polecić film popularno-naukowy, ponieważ wiele z tych filmów, które wydają takie wielkie stacje, ja je oglądając zauważam błędy. A poza tym też mnie w tych filmach czasami denerwuje to, że to, co ja byłbym w stanie powiedzieć w powiedzmy 10 minut, oni wałkują przez 40 albo i więcej. Wiadomo, no, chcą nakręcić film, który zapcha im tam jakiś czas antenowy, ale naprawdę czasami są powtarzane te same rzeczy. Czasami są te same animacje powtarzane przez cały film i tego nie lubię. Dlatego rzadko oglądam filmy popularno-naukowe, takie wydawane na przykład przez National Geographic chociażby. Taki przykład. Robiłem film o potworze z Loch Ness. Mój film o potworze z Loch Ness ma 12 chyba minut, może 14, już dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że zawarłem w tym filmie wszystko, co się dało powiedzieć na temat potwora z Loch Ness. Wszystko, co najważniejsze, bo wiadomo, mówić można wiele, ale wszystko, co takie najważniejsze, taka kwintesencja tego. Przygotowując się do filmu o potworze z Loch Ness, obejrzałem dwa filmy właśnie tego typu o potworze z Loch Ness. Każdy trwał po 40 minut i ja się wynudziłem na tych filmach. Dlaczego się wynudziłem? Ponieważ właśnie było wszystko wałkowane, powtarzane i tak dalej, i tak dalej. Więc moim zdaniem lepiej sięgnąć po książkę. Więcej się dowiemy niż oglądać film popularno-naukowy. Ale to jest tylko moje zdanie, ponieważ niektórzy może lubią oglądać filmy popularno-naukowe. Zawsze lepiej oglądać film popularno-naukowy niż jakąś durną komedię, która nic nie wniesie do naszego życia. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Okej, idziemy dalej. A myślałeś robić kiedyś serię, która wyjaśnia teorie spiskowe? Tutaj mówiłem właśnie o spisku księżycowym. To bym chciał zrobić na pewno, pochylić się nad tym wątkiem. No i jeżeli bym robił na przykład o klimacie, a wydaje mi się, że w tym roku, jeżeli będzie takie lato jak poprzednie, to wypadałoby zrobić kilka filmów o klimacie. Tutaj też moglibyśmy się pochylić nad spiskiem klimatycznym, więc myślę, że tak. Będziemy robić o spiskach, ale takich bardziej dotyczących nauki, a nie takich... A są takie spiski, przy których po prostu ręce opadają. To na czymś takim się nie chcę pochylać. Cześć, mamy pytanie odnośnie ciebie. Czy w szkole byłeś prymusem? Zdecydowanie nie.
ponieważ ja uczę się tego, co mnie interesuje, a nie wszystko, czego się uczyłem w szkole, mnie interesowało. Więc powiedzmy, jeżeli chodzi o biologię, geografię, to miałem dobre stopnie. Jeżeli chodzi na przykład o historię, to też przez pewien okres miałem dobre stopnie, ale potem mi się przestała podobać historia z pewnych względów. No, jeżeli chodzi o inne przedmioty, to różnie bywało. Naprawdę różnie. Jeżeli chcecie, to chyba był nawet taki podcast dotyczący tego, jak wyglądała moja matura. Ja go rok temu wydałem i w tym podcaście mówię co nieco więcej na temat moich stopni, więc zainteresowanych zapraszam. Co tam jeszcze ciekawego piszecie? Dowiedziałem się ostatnio, że w 2005 roku odkryto kość udową tyranozaura, w której dalej były tkanki miękkie i można było je rozciąć pensetą. Było coś o tyranozaurze, że odkryto tkanki miękkie. Ja chyba nawet w odcinku o tyranozaurze o tym wspominałem. Teraz w tym momencie nie pamiętam dokładnie, o co to chodziło, ale wiem, że tkanki miękkie tyranozaura były odkrywane, ale były także odkrywane tkanki miękkie zupełnie innych zwierząt. Dinozaurów, łącznie z piórami i tak dalej. Więc to nie jest nic dziwnego, że ta tkanka miękka, no, wtedy, kiedy odkryli tego tyranozaura, to było dla nich niezrozumiałe, ale w tym momencie już wiemy, że te struktury mogą się zachować. Co nie oznacza, że jesteśmy w stanie sklonować dinozaury, bo to jest bardzo trudny proceder. Słuchaj, kolego, nie wiem, czy jesteś kolegą czy koleżanką, bo masz taki nick, który niewiele mi mówi, ale no, zdradzę wam, o co chciałem wam jutro ogłosić. Po prostu szykuję się do weekendu z dinozaurami i dlatego nie jestem w stanie zrobić live'a w tym tygodniu, bo weekend z dinozaurami bardzo dużo czasu mnie będzie kosztował. Ale właśnie będę, być może o tych tkankach miękkich mniej, ale też poruszę ten temat. Więc mam nadzieję, że będziecie czekać i w przyszłym tygodniu bardzo możliwe, że pojawi się weekend z dinozaurami. Idziemy dalej. Tutaj ten sam kolega pisze, że odkryto podobno kod genetyczny dinozaurów. Coś mi się nie wydaje, żeby odczytano genom jakiegoś dinozaura. Ja robiłem taki film na samym początku mojej kariery, czy można sklonować dinozaura. Tam opisywałem, jak trudny jest to proces, więc też można wrócić do niego. A seriale popularno-naukowe Netflixa. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o seriale Netflixa, to oglądam bardziej te historyczne, żeby się rozerwać, odmurzyć po pracy. Głównie jeżeli chodzi o poszerzanie wiedzy, to bazuje na książkach i artykułach naukowych. Mateusz pyta, którą część Wiedźmina czytam? Jest to część. Momencik. Zgubiłem Wiedźmina. A, jest. Chrzest Ognia. No, jak zacząłem w grudniu, no to zacząłem oczywiście od opowiadań, więc przeczytałem dwie książki opowiadań. To jest trzeci tom powieści, więc w tym momencie piątą książkę czytam. Została mi jeszcze ta. Dwie części powieści i sezon burz. A gdzie Maniek? Maniek jest tutaj obok mnie, więc Maniek pozdrawia, aczkolwiek w tym momencie go nie wyciągnę, bo go trochę przysypałem innymi rzeczami. Dlaczego historia się mi nie podobała? Ze względu na pewną osobę. Po prostu nie trafiłem na nauczycielkę odpowiednią. Czy zrobię film o najstarszych osadach w Polsce, o pierwszych osadnikach, jak na przykład ci z Biskupina? Szczerze mówiąc, tak jak mówiłem, archeologia to nie jest to, czym ja się tak bardzo interesuję, bardziej paleontologia. Ja widzę, że jest zapotrzebowanie. Pewnie zrobię filmy dotyczące historii Polski, historii naturalnej Polski. Ale nie wiem, czy będę wchodził w archeologię, ponieważ nie mam dużej wiedzy na ten temat. Nie chciałbym poruszać tematu, którego po prostu nie znam.
Szczerze mówiąc, bardziej mnie interesują wymarłe zwierzęta, one mnie strasznie fascynują, niż ludzie, którzy żyli tutaj powiedzmy 1000 czy 2000 lat temu. No jakoś tak. Więc wybacz mi, Agnieszko, ale nie wiem, czy się nad tym tematem pochylę. Być może w przyszłości, może się coś zmieni. Może mnie coś zafascynuje. Ja mam czasami coś takiego, że nie mam pojęcia o danym temacie, a nagle mnie coś kopnie, przeczytam jakiś artykuł i zaczynam się zagłębiać w dany temat. Ale w tym momencie nie chciałbym nic obiecywać, bo nie wiem, co będzie w przyszłości. Dobrze, co tu jeszcze macie? Tak, będzie zapis po live'ie. Majster pyta, jakie będą tematy omawiane podczas kolejnych live'ów. Zrobimy sobie live o Układzie Słonecznym, bo o to mnie prosiliście, ale tak jak mówiłem, pewnie to będzie dopiero nie w tym tygodniu, tylko w następnym. Dobra, macie jeszcze jakieś pytania? Zadawajcie, bo widzę, że tutaj już polecacie sobie nawzajem co nieco. A jakieś filmy z wykopalisk skamieniałości, jest coś planowane? No ja sam nie wykopuję skamieniałości, więc trudno mi powiedzieć, aczkolwiek być może coś się uda, jak bo dr Daniel Tyborowski, którego serdecznie pozdrawiam, mówił, że kiedyś mnie weźmie gdzieś na jakieś wykopaliska, więc może wtedy się coś pojawi. Kiedy mamut? Podejrzewam, że pytasz o odcinek o mamucie. Mamut czeka, ponieważ w Krakowie chciałbym go nakręcić w jakimś muzeum, dokładniej w muzeum na ulicy Sebastiana, tam mają szczątki mamutów. No i jakoś mi się to nie składa, te wszystkie filmy wyjściowe wymagają większej ilości planowania i jakoś mi się jeszcze nie udało zabrać za tego mamuta, ale mamut na pewno będzie. Film o mamucie na pewno będzie. A co będzie na drugim kanale następne? No, drugi kanał to jest kanał typowo vlogowy, gdzie ja się nie zajmuję nauką, tylko bardziej mówię, co myślę. I wydaje mi się, że te osoby, które są na tamtym kanale, to cenią, że właśnie mówię, co myślę. Więc na drugim kanale pewnie będą jakieś moje przemyślenia odnośnie tego, jak zmieni się nasze życie przez obecną sytuację na świecie. Ale na razie nie planuję tego, bo na razie się skupiam na weekendzie z dinozaurami. Będą jakieś filmy o zwierzętach z epoki lodowcowej. Tak jak mówiłem, będzie mamut. Nosorożca włochatego chciałbym zrobić, bo też jest w tym muzeum na Sebastiana, na ulicy Świętego Sebastiana, nosorożec włochaty ze Staruni. Bardzo dobrze zachowany okaz, więc fajnie byłoby o nosorożcu włochatym zrobić. A jeżeli chodzi o inne zwierzęta, to już też kilka razy się pojawiały tego typu tematy u mnie. Jeżeli nie kojarzysz, to było i o tygrysie szablozębnym, i było o Elasmotherium. Więc zapraszam do sekcji wideo u mnie na kanale, znajdziesz tam te filmy. Dobra, ja się żegnam, Mateusz się żegna i ja też się zaraz będę żegnał. Ostatnie wasze pytania. Czy pamiętasz swój film o Jeziorze Aralskim? Pamiętam wszystkie moje filmy, może nie dokładnie, nie pamiętam dokładnie, co w każdym mówiłem, bo trudno jest pamiętać 250 filmów, ale pamiętam o wszystkich moich filmach. Jak z kimś rozmawiam i potrzebuję o czymś powiedzieć, to mówię, to zawsze mówię. Robiłem o tym film. Pamiętam o każdym moim filmie. Czy pamiętam swój pierwszy film? Tak, mój pierwszy film dotyczył inżynierii środowiska i mówił o tym, jak zapobiegać powstawaniu wilgoci w mieszkaniu. Czy czasem jakieś wymieranie nie było spowodowane epidemią? Na pewno jakieś wymierania były spowodowane tego typu zdarzeniami, ale to nie koniecznie musiały być wielkie wymierania, bo tych wymierań było mnóstwo. Mogło być to też wymieranie lokalne na jakimś lokalnym terenie. Dobra, ostatnie trzy pytania, pozwólcie, bo już rozmawiamy godzinkę, a mam dzisiaj troszkę ograniczony czas. Czy będzie film o Gigantopiteku? Tak. Chciałem zrobić film o Gigantopiteku i już się dłuższy czas do niego przymierzam, no tylko tak jak mówiłem już wiele razy. Jest tyle tematów, które mi rzucacie, które ja wymyślam i tak dalej, że po prostu czasami niektóre filmy odkładam na to, że zrobię je za chwilę,
Potem się okazuje, że przychodzi jeszcze jakiś temat i dokładnie tak jest z Gigantopitekiem. Zabierałem się już za niego, ale na pewno do niego wrócę. To jest pewniak u mnie na kanale. Czy zrobię film o Dodo? Bardzo możliwe, bo Dodo to jest ciekawy ptak. Tylko, że szczerze mówiąc, więcej mam zapytań o inne ptaki, o te drapieżne ptaki, które żyły w przeszłości, które wymarły. I chyba, jeżeli będziemy robić filmy o takich wymarłych ptakach, to zaczniemy od właśnie tych większych. Bo tutaj mnie bardzo dużo ludzi prosi i też im obiecuję, powiem, że kiedyś zrobię, więc wypadałoby zrobić dla nich film. Co tam jeszcze jest? Czy będzie wielkich ptaków? No to właśnie przed chwilą powiedziałem, że będzie film o wielkich ptakach. I czy był film o Glyptodonie? Nie było i podejrzewam, że kiedyś się to pojawi, ale nie spodziewaj się tego filmu w najbliższe pół roku, rok. Podejrzewam, że to jest bardziej odległa przyszłość. Dobrze. Dobrze, myślę, że sobie na tym skończymy. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, że słuchaliście, że byliście zainteresowani moimi książkami. Jeżeli chodzi o tą listę filmów, listę książek, postaram się ją wrzucić, ale być może nie będzie to dzisiaj. Wracajcie do tego filmu ewentualnie i postaram się, żeby to za jakiś czas się pojawiło. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się zdrowo, siedźcie w domu i no cóż, czytajcie, czytajcie, bo to poszerza nasze horyzonty. Do zobaczenia następnym razem w kolejnych materiałach. Cześć!